Te tunele prowadzą prosto do Tempelhofu. Dzięki nim ominiemy bitwę na powierzchni. Gówno widać w tych ciemnościach. To był Freisinger. Dobra, w takim razie dzisiaj po raz kolejny w Call of Duty Vanguard, odcinek numer 9. No i w sumie całkiem możliwe, że będzie to również ostatni odcinek. Wiem, że jest to bowiem ostatnia misja właśnie w Niemczech, już przy tej czwartej rzeszy tak zwanej. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zajmę się tym! Dalej, Arturze! Dobra, więc wchodzimy i proszę bardzo, idziemy na gonitwę. To Schmelz, nie auto na wyścigi! Wystarczy, że zobaczę jego łeb! Trafisz? Myślę, że nie! A może chcesz się założyć? Stąd nie trafię! Jest jeszcze sporo szwabów do odstrzału! Robi się gorąco! Kurde, przeładowanie ile trwa? Najgorzej! Szykuje się coś wielkiego! Strach! Trzymać się! Niezły refleks, Asie! Zaskoczyłem cię teraz, co? Kryć się! Jasny gwint! Solidnie się przygotowali! To 38! Chcą zawalić szkółę! Przemieszczam się! Jeszcze mamy tych wszystkich cywilów z tego co widzę. Więc nie powinniśmy oczywiście do nich strzelać, bo zaraz będzie koniec misji zapewne, tak to już bywało kiedyś. O kurde, granaty! Ale słabo. Ale zostałem zamordowany, naprawdę, bez nadziei, ten granat mnie tak załatwił. Przygwozić ten gęb! Bez problemu! W takim razie zobaczmy z góry, to już powinniśmy być raczej bezpieczni w takim podejściu. Nawet nie dorzucą tymi granatami swoimi. O kurde, nie mam ammo, najgorzej. No i tylko ten KM został. Jak do tego podejść? Dobra. Ktoś się jeszcze czai z tymi wszystkimi granatami jakoś tamtędy? Nieźle, Arturze. No tam, my teraz z tym Arturem gramy, czyli tym dowódcą. No może to zaobserwować po tych pozostałych członkach, czyli mamy tą Polinę, mamy Wade'a oraz Lucasa. No i tylko jeszcze ten Artur, czyli dowódca został. Ucieka nam! Dogonimy go, bez obaw! To wódz Freisingera! Zostawił nam komitet powitalny! Zabić wszystkich! Nie odpuszczajcie! Tak trzymać! Drogie wojska! Naprzód! Dobra, kilku zamordowanych. A, Jagenmurger, czyli ten boss, pamiętam. W tej kampanii Poliny mieliśmy z nimi do czynienia. Dobra, atakujcie go, panowie, halo, halo. Skupcie na nim ogień! Gdzie on się tam schował? Chyba tamtędy. Trochę go obijamy, ale jeszcze ten... Dym czasami jeszcze zadawał. Jeszcze więcej ammo by się ewidentnie przydało, kurde, ale on strzela niesłychanie. A tak? Zdjąć go! Tak jest! Do wyjścia w tę stronę! Nice.
Dobra, jeszcze weźmy jakąś amunicję, to by się super przydało, come on. Dobra, 120 ammo, teraz powinniśmy być raczej chyba ustawieni. Do wyjścia w tę stronę! No tak, czyli dosyć urozmaicona kampania, to trzeba przyznać, właśnie taka misja w metrze, czegoś takiego jeszcze w sumie nie było w tej serii. Więc fajnie się w sumie prezentuje ta cała kampania, nie wiem co wy o tym wszystkim sądzicie. Freisinger porzucił własnych rodaków. Nie ma z nich pożytku, więc go nie obchodzą. Masz jeszcze jakieś bomby w zanadrzu, Wade? Strop się zawalił. Właśnie się skończył. Niedobrze. Nie mamy czasu, żeby szukać drogi na oko. Ja pierdolę, Rosjanie równają to miejsce z ziemią. I dobrze, Niemcy przekonają się, jak to jest. Oby bastard tam by wyglądał inaczej. Dobra, przez park, nie zatrzymywać się. Drogi karabin maszyny. Dobra, w takim razie przejście przez park jakiś większy, z tego co widzę. Ogólnie z tego co pamiętam, naszą misją było dostanie się do jakiegoś, nie parku, tylko na jakąś, na jakieś lotnisko. No tam Niemcy chcieli dowódcy uciekać, więc chyba to będzie naszym głównym zadaniem, ale na stan obecny jeszcze nie widziałem niczego takiego. MG-42, kryć się! Idziemy! Dostańmy się do środka! Dobra, chwilę trzeba odpocząć. A odrzuć, o kurde! Szybciej wyrwiemy się stąd, tym lepiej! Przebić się do lotniska! Tam jeszcze na trochę dalej. No nie mamy jakiejś super dobrej broni takiej odległości. Miałem kumpla, który z chęcią rozwaliłby to miejsce. Dobra, ten karabin załatwiony. Mógłbym jeszcze naszym wydać rozkaz ataku chyba. O, proszę. Ostrzelam działo! Nie ma żadnych granatów koło nas? Coś tam ktoś mówił. Kurde! Ja nie mogę! Ale ja obrażenia otrzymuję, nie wiem z której strony, tak prawdę mówiąc. Dobra, chwilę odczekajmy. No to nie jest łatwa misja, no w sumie już powiedzmy ostatnia zapewne. Wiesz, jakaś flanka? Dobra, załatwiony. A ten jeszcze był, zadziałem, myślałem, że go załatwiłem. Większość załatwiona, jeszcze gdzieś amunicja była, pamiętam, dobra, okej. Okay. Ach, skończyła się niestety. Nasi mają kłopoty, coś tam krzyczał, nie wiem. Nie wiem, chyba wszystko. Lotnisko tuż przed nami! Lotnisko tuż przed nami? A nie wiem gdzie, tam niby jakieś lądują chyba samoloty. Wróg z każdej strony, dosłownie. Prawie na miejscu. Naprawdę? Gdzie tam był mój sojusznik? Ale ja zawalam tą misję najgorzej, kurde.
A, okej, bo tam na horyzoncie moi chyba biegli. O to w tym wszystkim chodziło, ja się nie zorientowałem. Dobra, więc to było tyle i mamy jakiekolwiek postępy. Tam jeszcze jaki ratusz. O kurde! Mają czołgi! Masz szczęście, stary! Hej, Rich! Mógłbyś zniszczyć te czołgi? Tak, chętnie, tylko te KM-y zrobią ze mnie mielonkę. Tamten budynek! Mogę tam wejść i z okna załatwić KM-istów na placu. Może po tym cię polubię. Dobra, Wade, Lukas, wy ze mną. Polina! Liczymy na ciebie. No i słusznie. No, proszę bardzo, w takim razie gramy nową postacią. To może wszystkimi jeszcze zagramy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. To było ciekawe podsumowanie tej całej kampanii, muszę przyznać. Więc tym razem zagramy jako pani snajper, panna Skowronek, tak ona się zwała. O kurde. A gdzie miałbym teraz uciekać? Chyba jakoś tędy. Spróbujmy. Mieliśmy się wdrapać na jakiś dach podobno. No ale nie mam dobrych przedmiotów na takie odległości. Bliskie, może pistolecik? To chyba nie będzie najlepsze rozwiązanie. Gdzie się teraz znajduję? Kurde. Gratim, rzuca mi tyle. Jeszcze kilku się tam niby chowa. Dobra, przeładowanie. Jakieś bronie na krótkie odległości by się przydały. Ten pistolecik nie jest taki dobry. O, rany! Trzeba uważać na te raszowanie ze strony wroga. Odczekajmy chwilę, zregenerujmy się. I zobaczmy co dalej. Kurde, ten koleś mi tak nawala jeden, czy jak to się prezentuje? To jest jednak wysoki poziom trudności. Tędy jakoś przejdziemy jeszcze niżej. Osiągnięto punkt kontrolny, więc wszyscy powinni być załatwieni. Okej, mamy jeszcze lepsze karabiny. Wspaniała sprawa. Ale potrzeba mi też więcej amunicji. O, tędy. Dobra, o, teraz jestem gotowy na przygody. O kurde, dobra, więc musimy się na tych skupić, tak? Zdejmij snajperów, tam widzę jednego. Teraz z kolei miotaczy ognia. Muszę załatwić, dobra, proszę bardzo, to akurat będą na headshota chyba jednego, gdzie są kolejni? Jeszcze jeden miotacz ognia i tyle. Tak jest. Niezły strzał, Polino! Lukas! Ruszaj rozwalić te czołgi! Jasne, szefie! O kurde, ale rozruba się dzieje na starcie, czyli teraz z tym Lukasem musimy czołgi niszczyć. Ale jak ja mam tak skrócić? What the hell? Tędy? Mamy jeden czołg koło siebie. Tylko to trzeba było te odpowiednie graty jakkolwiek wrzucać, ale które to były? Pod trójką, czwórką mamy bombę. O, rany. To chyba powinno zadziałać teraz, tak mi się wydaje, ale jeszcze kolejni wrogowie. Wow! Nie spodziewałem się, że to tak eksploduje na samym początku, dajcie spokój. To przecież po 10 sekundach normalnie wybuchało, jeżeli dobrze pamiętam. O Jezu! Znowu do swoich strzał, zaraz będę miał po misji. Ale bez nadzieja. Czy to jest Panzerfaust? Naprawdę? Będzie jeszcze prostsza misja. Zniszczyłem dwa!
Oby tak dalej, Lukas! Masz cela! Arturze! Opancerzony pojazd zniszczony! Cholera! Solidnie się okopali! Lukas! Zrób na wejście! Dalej, Lukas! Rzuć tam granat! Tam do środka? Leci granat! Granaty! Diabła! Wej! Idziesz na szpicy! Jesteśmy tuż za tobą! Załatwię to szybko! Dobrze! Nadal żyjesz! Dobra, więc bierzemy wszelką amunicję i idziemy na ostatnią walkę. Jako ostatni bohater. Dobra, włączamy aimbota. Mamy jeszcze taką możliwość na tym bohaterze. No każdy bohater posiada specjalne umiejętności. Kurde, ale mnie strzają. Nie da rady. Mam jeszcze jakieś inne bronie? Kurde. O rany. No, ryzykowne podejście, ale jakoś wychodzi. Mam jakąś broń dalekodystansową, to by się może przydało. Nie, to jest shotgun jedynie. To nie wygląda dobrze. O, pancer Fausty po raz kolejny, dziękuję serdecznie. O, teraz broń dalekodystansowa, jeszcze karabinek sobie uruchomimy. Ktoś tam się znajdował za rogiem. To już są nasi. Kogoś ewidentnie tędy słyszę, nie wiem, dokładnie. Jeszcze przy wieży zegarowej, tam na super daleko. Ja się trzęsie cały ekran, ciężko coś zrobić. Tam? Byle do swoich jeszcze nie strzelać i będzie załatwiona sprawa. Co się dzieje z tym oświetleniem? Kurde, dajcie spokój. Jakieś bugi jeszcze znalazłem. Gdzie jest lotnisko? Nie wiem, tędy? Chyba jesteśmy całkiem niedaleko. Ale jakie zamczyska, dajcie spokój. No, przypominają mi się niczym z Wolfensteina. Co do ciebie należy, Wade? Chyba na nas czekają. Hej, Lukas, masz dla mnie granat? Przywal im ode mnie! Dobra, jakiego aimpoda jeszcze włączyliśmy? O kurde! Na pewno nie będę tęsknić za Berlinem. Nie wierzę, w końcu się w czymś zgadzamy. A, dobrze, że się dogadujecie. Risinger musi być już blisko! To jest to, chwila prawdy. Dopadnijmy Drania, za Nowaka. I za Richarda. Dziś zamkniemy ten rozdział. Już czas. Dobra, jest i lotnisko, proszę bardzo. On jest. Pewnie na pasie startowym. Musimy wyjść jakoś na powierzchnię, za tymi strzałkami zapewne. Dym! Jagar Morder, ruchy! Przygotujcie się!
Trzeba uważać, on może dużo damage zadać z bliska. Czekamy, Shakie! Jezu Chryste! Dobra, to było bliskie, muszę przyznać. Ale wiem, co robię. Koleś mi prawie na hita załatwił z tego shotguna. Jezu! Dajcie mi spokój, ja po prostu będę sobie leżał i tyle. Czekamy, szefie, ja sobie leżakowanie uprawiam i tyle. Panowie, dajcie spokój. Kto tam tak do mnie strzela, jak... A, bo to snajper jest. Chwila, moment. O, jest i snajperka. Gdzieś tam snajper do mnie bez przerwy celował. Dobra, to jest ciężka misja, muszę przyznać. Trzeba zrobić, żeby odwrócenie uwagi było i dopiero wtedy. Wciąż mamy tu snajpera! No i znowu włączył tego granata. Nie wiem, gdzie on jest teraz. No nie strzelę mu, bo on szybciej strzela. Dobra. Freisinger nie będzie sam. Lotnisko już blisko. Szykujcie się. Chwila prawdy. Do tego trzeba dwojga. Wszyscy gotowi. No to ruszam. Tam jest! Już się wycofuję. Nie zatrzymuj się, Arturze. Osłaniamy się. Zmaż mnie drogi. Drogi baranie. Lecz, Arturze! Bierz go! Jest już przy samolocie! Dormij go! Arturze, przy samolocie! Prawie go masz! Uwaga! To koniec! Nie zabijesz mnie! Jesteś tego pewien? Nawet alianci nie zostawiliby tak ważnej decyzji zwykłym żołnierzom. Nie możemy go zabić. Ma dane, po które tu przyszliśmy. Hej, z żywym czy nie, trzeba startować! Nic nie powie. Stawaj! Wasze rządy sowicie mnie wynagrodzą, jeżeli zechcę współpracować. To mój nowy początek. Życie w amerykańskim luksusie. Chciałbym tak. Być może nawet założę rodzinę. Nic z tego! Nie będzie drugiej szansy. Masz swój nowy początek. Faszystka jest swinia. Czy wy wiecie, kim ja jestem? Wy wiecie, ile jestem wart? Proszę bardzo. No i to chyba na tyle. Spadajmy stąd. Ciekawe, czy inaczej dało się zrobić. Tam był przycisk, że spal, ale gdybym tego nie zrobił, na przykład poczekał chwilę, to nie wiem, co by się stało. Jak to wygląda? Będzie gorąco! Czyli tak, jak lubię. Hej, wracamy do gry! O tak. Co my tu mamy? Zielony przylądek. Bahamy.
Argentyna. Nawet Antarktyda. Chryste. Te parszywe gnoje prowadzą operacje na całym świecie. Nawet tuż pod nosem. Ludziska, spójrzcie no tutaj. Trafiliśmy w dziesiątkę. Śmiało, sprawdźmy. Patrzcie na to. Projekt Nova. Mam tu lepsze. Projekt Ether. Wskrzeszanie zmarłych. Zombie. Nie chce ktoś złota nazistu? Będziemy mieli co robić. No dalej. Sprawdźcie resztę. No jesteś, już chciałem wypróbować tego autopilota. Co to ten projekt agregat? Sekretna placówka rakietowa. Dolecisz czymś takim? Ha! Ja dolecę wszystkim. Ej, trzymać się tam! Shawny Wade! Wykonaliśmy misję, ale to nie był koniec. Sojusz agreckich komandosów. Zahartowani w ogniu, byliśmy grotem włóczni. Byliśmy awangardą. Dobra, więc proszę bardzo, więc to było w sumie na tyle na tą całą kampanię single player, ale w sumie, nie wiem, zapewne pojawią się jeszcze u mnie na kanale jakieś pojedyncze materiały z tego Call of Duty Vanguard. Wiem, że znajdują się bowiem jeszcze dodatkowe tryby multiplayer, jeszcze te tryby z zombiakami, więc myślę, że może wyjść z tego całkiem klimatyczna rozgrywka. A więc tak, jeżeli interesują Was jeszcze dodatkowe tryby, w przyszłości być może jakieś dodatkowe update'y, mapy, no to zapewne będę nagrywał z tego także i kolejne odcinki. Natomiast jeżeli chodzi o podsumowanie tej kampanii single player, myślę, że była ona w sumie całkiem w porządku. Każda mapa na zupełnie innych klimatach. Mieliśmy do czynienia z mapami w zimie, na pustyni, w dżungli, więc pod tym względem myślę, że była to bardzo urozmaicona kampania. No i w sumie pod względem fabularnym także kilka całkiem ciekawych urozmaiceń, gra aktorska także na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o grafikę oraz poziom optymalizacji, myślę, że również nie ma na co narzekać, więc w sumie całkiem nieźle się to prezentuje. Myślę, że w sumie od kilku lat te gry od serii Call of Duty zacząłem się interesować tym od Modern Warfare, potem Cold War i właśnie teraz ten Vanguard, no i myślę, że w sumie wszystkie z tych produkcji stały na dosyć podobnym poziomie. W sumie wszystkie z nich miały także dosyć podobne wady, bym powiedział. Przede wszystkim, że są one dosyć krótkie. Nie wiem, ile mi to łącznie zajęło. Nagrałem z tego 9 odcinków, nie wiem, ile to by było w zasadzie na sam gameplay. Wydaje mi się, że jakieś 4 godziny rozgrywki albo 5. Więc jest to naprawdę trochę niewiele. Fajnie by było, żeby było to może trochę dłuższe. Przede wszystkim pod tym względem. Zdarzały się także jakieś bugi graficzne, ale nie było to jakoś przesądzające. Więc ogólnie myślę, że warta polecenia rozgrywka. Ciekawa kampania, ale nie wiem. A z drugiej strony nic wyróżniającego się na tle całej serii. No ale jeszcze zobaczę właśnie te inne tryby. Może tryby z zombiakami jeszcze będą się lepiej prezentowały, to jeszcze zobaczymy. Więc w sumie to było tyle na dzisiejszy materiał, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, jak podobała wam się ta cała seria. No i w sumie to było tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!